ostatnio bardzo mocno nasilił się trend naturalnej pielęgnacji, czyli takiej pielęgnacji, która składa się w 99,999% tylko naturalnych składników. Najlepiej oczywiście, żeby był to również produkt wegański, w 100% nie krzywdzący żadnych zwierząt. Czy taka pielęgnacja faktycznie jest dla naszej skóry najlepsza? Ja bym rozdzieliła dwa terminy, bo produkty mogą być wegańskie, niekrzywdzące zwierząt, a niekoniecznie muszą być w 100% naturalne, czy 99% naturalne. I tu popieram absolutnie jak najbardziej tak. Im więcej będzie takich produktów i więcej marek, które będą, nie będą zlecały badań na zwierzętach, tym po prostu lepiej dla naszego całego społeczeństwa i świata. Natomiast pielęgnacja naturalna, ta w rozumieniu właśnie tych ekstraktów roślinnych, składników naturalnych, niekoniecznie stuprocentowo jest idealna dla naszej skóry. Ona może być elementem. Jeżeli mam klientkę, która oczekuje tej pielęgnacji właśnie, bo jest weganką, bardzo mocno jest eko i chciałaby taką pielęgnację, my to uwzględniamy, ale też pojawia się pytanie, czy ona jest w 100% skuteczna. Nie jest w 100% skuteczna, czyli nie rozwiąże naszych problemów, nie jest w stanie sobie poradzić z trądzikiem, nie jest w stanie stuprocentowo odbudować bariery hydrolipidowej, nie jest stuprocentowo w stanie działać przeciwzmarszczkowo. Więc tu pojawia się pytanie znowu o oczekiwania nasze w stosunku do skóry. Agnieszko, czyli nie powinniśmy się bać chemicznych składników w naszych kremach? Nie, bo wszystko jest chemią. Ekstrakty naturalne też będą chemią. Oleje mają wzór chemiczny. Wszystko, co, z czego jest zbudowany nasz organizm, jest chemią tak na dobrą sprawę, więc ta chemia została troszeczkę zepchnięta w ten negatywny punkt, co jest zupełnie błędne, bo każdy kosmetyk, nawet ten naturalny, jest chemią. Więc ja wiem, do czego zmierzasz, chodzi o te składniki takie mocno, ja je nazywam syntetyczne i chyba to jest lepsze rozwiązanie w tym momencie, że mamy naturalne i syntetyczne, tylko to też jest takie trochę, możemy polemizować. Witaminy C nie jesteśmy w stanie sami sobie wyprodukować, jest ona niezbędna do tego, żeby skóra funkcjonowała dobrze. Mamy udowodnioną skuteczność kwasu askorbinowego, jeżeli chodzi o skórę. Nie mamy udowodnionej skuteczności witaminy C z owoców, czy z cytryny, czy z pomarańczy, czy z aceroli. To w tym momencie jednak brać coś, co jest typowo niezbadane, nie wiemy, jaki będzie wpływ na nasz organizm, versus coś, co jest naturalne dla nas, że my tą witaminę C potrzebujemy. Kwas hialuronowy jako składnik jest składnikiem syntetycznym w kosmetykach, ale jest naturalnie wytwarzany przez naszą skórę. To jest takie trochę względne. My lubimy takie schematy i określenie czarno-białe, a w przypadku pielęgnacji skóry i samej skóry, ponieważ to jest żywy organizm, jest mnóstwo szarości. Agnieszko, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Obiecuję Ci, że od dzisiaj zacznę się wsłuchiwać w to, co szepcze moja skóra do mnie. Super, bardzo się cieszę, dziękuję również.